Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shoreheim, a to jest kolejny odcinek God of War. Oczywiście, że tak, kontynuujemy naszą przygodę po tym, jak ostatnio zabiliśmy Boga. Tak, rozłupaliśmy jego czaszkę na części. Moi kochani, lecimy powoli tymi mroźnymi korytarzami. Tutaj Jarl tego miasteczka sobie spoczywa na tronie. Już nie wstanie. A tak, no to co? Mam nadzieję, że wasz dzionek nie mija zbyt dobrze i będę go w stanie poprawić. Co ty kaszlesz? Chyba nie czuję się najlepiej. Nic mi nie jest. Pojebany. Ty jest pojebany. Tak, nie guzdraj się. Właśnie. Nie ma opierdalania się. O. Właśnie. Kurwa. Dobra. Otwieramy magiczne drzwi. O! Nie trafiłem. O, to tu. Jebut. Jeszcze raz. O, znowu nie trafiłem. God damn it, tu jest. Hadong! Otwarte wrota. Moi kochani. Smacznej kawusi. Łyczek na start. Magni nie powstał z martwych. Smacznej kawusi, odcineczek nowy już kusi. Ha. Co my tu mamy? Bez eskorty Walkirii, bez procesji u bram Helheimu. To może coś znaczyć. Potrzebuję kryształ. A tu jest w ogóle ten niebieski. O, dzień dobry. Potrzebuję nawet dwa kryształy. O, dzień dobry, właśnie znalazłem. Hej. Hadong. Strzelaj, Atreusie. Przydaj się na coś. Ulepszyłem troszeczkę, moi kochani, Atreusa. Większy kołczan, 4 strzały teraz bodajże, o ile mnie pamięć nie myli. I kombinację ataków Kratosa, tą ze zmienioną formą. A tak poza tym to chyba tylko tyle ulepszyliśmy. To takie, mam na myśli, jak atakujemy, on przyjmuje nową postawę i teraz można robić... O, widzicie? Zajebiście to wygląda. I miejmy nadzieję, że równie dobrze się spisze w walce. Dobrze. Arda stal. Zostawiłem tam, nie wiem, 9000 bodajże doświadczenia. Tak, w zapasie. Bo ja i tak zazwyczaj walczę tylko w jeden sposób, więc... A może akurat się przyda na coś. Czekajcie. O, właśnie. Kurde, no ja nie wiem, czy ja chcę. God damn it. Dobra, wiecie co? Zapiszemy grę. O, mam już w ogóle wszystkie te sloty. O, dobra, tym razem nas nic nie zjadło. Pył światów. Najsuro. 3 z 18. Teraz widać, jak dużo szczelin po prostu zamknąłem, nie? Totalnie mnie to nie... Szczeliny... Patrzcie, to dłoń giganta. Co? Ale ma brudne pazury. Rybak przynosił tu złowione ryby i za pomocą tego wynalazku wysyłał część z nich prosto do głównej kuchni Jarla. Resztę sprzedawano. Pod kciukiem znajduje się wyjście. Trzeba się tam dostać. To nasza szansa. Wejdę tam. Wejdź tam. Miejmy nadzieję, że Atreus... Widzę drogę do wyjścia. No właśnie. Gdzieś ty jest. Isiek. Będziesz tam tak stał? Czy ja się tam mam dostać? Nie, dobra, nie. O, dobrze. Adam, naucz się. God damn it. Czy to się czuły spust, tak to mówią? O, mamy to. Teraz możemy go przesunąć. Nie w tą stronę. Skakuj, misiu. Dobra, tam się nie powinno przesunąć. Czy Atreus jest mi w stanie to ściągnąć? Niekoniecznie. O nie, jesteśmy zgubieni. Ja myślałem, że on mi to spuści na dół. Oh no no, dobra, Atreusku, to lecisz do góry. Aha, dobra, i tu z tej strony. To ma sens. Tu jest jakiś łańcuch. Dobra, spuść mi ten łańcuch. Wejdziemy na górę.
i dostaniemy się na drugą stronę w tą skrzynkę. Po tą skrzynkę. Masakracja, ludziska, masakracja. Coś tu jest? Nie. Aha, czyli tak czy siak to muszę zrobić. No to co? To hadong. Cześcik, lucik, pysznie to brzmi. Pysznie to brzmi, moi kochani. Najpierw udamy się na górę. Myśmy sobie przygotowali przejście, żebyśmy się nie musieli potem gimnastykować. Tylko nie wiem, po co Kratos za każdym razem chyba wskakuje. No cholerny łańcuch co spuszcza. On ma fetysz łańcucha. Generalnie. Dobrze, otwieramy wrot. O. Mamy, dzień dobry. Fajnie, że jest taka minigierka chociaż zrobiona, nie jest to tak po prostu, wiecie, podchodzimy, B, otwórz drzwi, wyjebanku. Nie. Jesteśmy pod dłonią, jeszcze kawałek. Tak, jesteśmy pod dłonią, coś czuję, że tu będziemy się bić z kimś. Nie? Pomyliłem się, ale martwi mnie w dalszym ciągu, że nie ma tutaj nigdzie kruku Wodyna. Łażenie po gigancie, przejażdżka na wielkim młocie. Walka z bokami. A, myśmy tu byli. Co powiedziałaby mama? Ty bardzo zmężniałeś. Dzięki. Dzięki, spoko. O. Musimy iść do łodzi, ale możemy wejść tu. Komnata Odyna. Kuźwa, Adam. Ale przyciski. Goddammit. Nie, jednak nie. Okej, jestem ciekaw, co jest w środku. Pierwsza komnata Odyna, którą otworzymy. No. O! To mnie teraz zaskoczyło troszkę, ale słyszę kruka. Kruka, o którym... O, ja to muszę w ogóle zrobić. Ojcze, tam! Atreusie, cichutko. Czy ja to muszę zrobić wystarczająco szybko? Zanim się to zasklepi? Czemu to tak? No, udało się. A dziwne. Te do trzech razy to było takie... Dobrze, mamy pierwszą komnatę. Pierwszą komnatę, jestem ciekaw. Kruka słyszę. Tylko zastanawiam się, czy z zewnątrz, czy w środku. Popatrz, kolejny. A, tego chyba znasz, co? To Tamur, gigant kamieniarz. Buduje mur wokół Jotunheimu? To miało być dzieło jego życia. Pragnął tylko chronić swój lud. I umarł. Szkoda, za to. Że pierwsza część spłonęła. Wolałbym, żeby spłonął ostatnio. Chodź, chłopcze. Za tobą. I wybaczcie, nie sądziłem, że przerwam rozmowę. Co to jest? Dziwne. Jedziemy w dół. Tego się nie spodziewałem. To tłumaczy ten wielki, magiczny zamek na zewnątrz. Chodzi o coś więcej. Mam przeczucie, że coś na nas czeka tu na dole. Masz smykałkę do złowróżbnych stwierdzeń. Aha, ale ja to też czuję. Nie wiem. Coś potężnego? Co Odyn mógł... Cokolwiek tu jest, chłopcze, pokonamy to. Zamknąć. Zacznijmy aż tu. W czymś takim. A? Tak, ojcze. Tam coś jest na końcu. Widzicie to? Ale możemy stąd wyjść bramą, więc jest dobrze. Tu się możemy uleczyć, możemy otworzyć skrzyneczkę. I tam jest ewidentnie arena przed nami. Dobra. Znowu słyszę tego gnojka. Gdzie jesteś, ciulu? Goddammit. Powinienem zapisać grę.
Chyba tak, bo to nie wygląda dobrze to, co tam jest. I wydaje mi się, że z tego, co widziałem gameplaye kiedyś, to chyba wiem, co to jest. O właśnie. Naprawdę to zrobiła. Walkiria? To one nie są duchami? Bądźcie ostrożni. Walkiria z krwi i kości. Nie znam groźniejszego przeciwnika. Nie atakuje. Wie, że tu jesteśmy? Ona się odwraca w naszym kierunku? Nie. Bym chciał tego... O, tu jest, dobra. Co się stanie, jak do niej podejdziemy? Uważaj, ojcze! Ale zajebiście wygląda. O, wow. Musimy odpowiedni timing. O, wow. Dzikami ją! Dzikami! O, no. Oberwimy. Dammit. Zły timing mnie tutaj wykończy. O, ty Maciuro! Albo uniki, albo... Dobra. Albo właśnie blok w odpowiednim momencie. Dobra. Udało się znowu. Nice. Kryształ zdrowia. Jak mi się cykło w ogóle, nie? Za tobą, uważaj! Dobra, pięściami. O! Fuck! Uważaj! Nie, w zły przycisk wcisnąłem, dobra. Wskrzeszaj mnie. Damy radę, kochani. Będzie dobrze. Albo i nie damy radę. Zależy, czy będę takie, więcej takich głupich błędów popełniał, czy niekoniecznie, ale... Dobra, udało się użyć jednego i zablokować ją jeszcze. O tak. Sucz. He's gone. Dobra, walkirie są potężne. Holy fuck, nawet bogowie nam nie dali tak w kość. Ja chcę jeszcze raz, najwyżej to utniemy. Dobra, ludziska, robimy to. O nie. Mamy to, ludziska. Mamy walkirię. Oh my fuck. O mój dobry Boże. Pomogliście mi się wyswobodzić. Macie moją wiekuistą wdzięczność. Ale... Moje siostry wciąż są... Zajmiemy się twoimi siostrami, nie martw się. Weźcie mój hełm, znajdźcie je, uwolnijcie. Los wszystkich walkirii spoczywa w waszych rękach. Odrąbię jej głowę? Nie, zdejmij jej hełm, dobra. Ej, wygląda to dobrze.
Wygląda to dobrze, a ile w ogóle... Rozpoczynasz legendarną przysługę. Wypaczone walkirie to potężne istoty, które można spotkać w głębi ukrytych komnat Odyna oraz w innych światach. Pokonanie ich nie jest łatwe i wymaga dobrego wyposażenia. Znajdź i pokonaj wszystkie wypaczone walkirie, aby rozwikłać ich tajemnice i otrzymać legendarne nagrody. Moja własna przygoda z walkiriami skończyła się więzieniem. Migasz się od odpowiedzi głową. Jak mówiłem, bracie, to skomplikowane. Nie wiem, o czym rozmawiali. W jaki sposób stały się tak drugawe? Ale może jeśli pióra upadło jeszcze kilka. Mamy znowu z nimi walczyć? Los wszystkich walkirni, chłopcze. Bardziej godne zadanie stal nie z gardą. Nie będzie łatwo. Do tej pory jakoś się tym nie przejmowałeś. Tak, trzymaj. Kolejna? Tak. Pięknie, ludziska. Haha, mam cię. Pokonaliśmy walkirię. Jak się z tym czujecie? Bo ja wyśmienicie. Wyrwaliśmy jej skrzydełka. Pięknie. Kochani, nie spodziewałem się tego. Tak szczerze mówiąc, że damy rady. Chociaż było ciężko. Było ciężko, nie powiem, że nie. Dobra, teleportujmy się. Lufa. Wychodzi na to, że i tak musimy chyba... cele. Wróć do jeziora 9. Nie no, chyba możemy się teleportować tego, nie? Chyba, że coś pominiemy ważnego. Dobra, wiecie co? Spotkamy się w łodzi. Znaczy, na łodzi. Wiecie, o co mi chodzi. To co teraz? Może Freja powinna go obejrzeć? Nie, już w porządku. Musiałem tylko capnąć. Dokąd teraz? No, skoro mamy dłuto giganta, musimy poznać runę podróży do Jotunheimu, aby wyryć ją w specjalnej bramie na szczycie góry i otworzyć przejście do świata gigantów. Nie znasz jej? Niestety nie. Ale wąż wspomniał, że giganci przekazali te tajemnice Tyrowi. Czy my poznamy Tyra w tej części? Ano, ale jego skarbiec jest dostępny. Drzwi znajdują się pod ścianą. Kryły się pod wodą od wieków, dopóki nasz wężowy przyjaciel się nie poruszył. Tam znajdziemy słynną czarną runę Jotunheimu. A może jeszcze pozwiedzamy? Mamy już dłuto, a skarbiec nam nie ucieknie. Można by trochę popływać. Zobaczymy, chłopcze. Co, znowu robimy poboczniaczki? Może to nie jest głupi pomysł, nie? Mimir, możesz skończyć tamtą historię? Ja już nie pamiętam, o czym ona była. Musiałeś wizję Ragnaroku zapisane przez Groę, piastunkę wiedzy. Groa znała Odyna od dawna, gdyż patronował jej talentom, więc powitała go u siebie jak przyjaciela. Jednakże nie wiedziała, że to właśnie Odyn odpowiada za zniknięcie jej męża. Używając swych zaklęć, ukrył jego śmierć z ręki Thora przed jej wzrokiem. Uśmiechając się, zazdrosny Odyn chwycił ją za gardło i własnymi rękami skradł jej bibliotekę oraz życie. Wiedziałem, że Odyn jest zły, ale to czekajcie. Po prostu... Tu... Bezlitosne, barbarzyńskie, okrutne. Cały Odyn. W sumie dobrze byłoby usiąść przez jakiś czas w ciszy i rozmyślać nad okrucieństwem Odyna. Akurat dopłynęliśmy. Rozmyślaj dłużej. Ha! Go zgasił. Tutaj o, mamy... Skarbiec jest za tym magicznym zamkiem. Dobra. Na razie tam nie idziemy. Moi kochani, lecę do Broka. Zobaczyć, czy możemy coś ulepszyć. Wejście do skarbca Tyra jest na dole. Tak, tak, wiem, cicho. Mówię to na wypadek, gdybyś postanowił ruszyć po czarną runę. Lecę do skarbca Tyra zobaczyć... Boże. Lecę do Broka zobaczyć, czy nie mamy czegoś do ulepszenia, a z wami słyszę się następnym razem, kochani. Więc jeżeli materiał wam się podobał, jeżeli starcie z Walkirią wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki, suba. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i... Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej, hej.